Cześć siemanko, witajcie z tej strony Matikonix i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Od Wieśniaka do Cwaniaka i dzisiaj oczywiście ze mną Dawid. Dzień dobry, witam serdecznie. I witamy was w setnym odcinku. W końcu żeśmy się doczekali tego setnego odcinka, ale też niestety, no fajnie. Jak i niestety, super, cieszę się w końcu. No, jak widzicie, cześć. Władek wymyty pięknie, ładnie, ponieważ Władek dzisiaj idzie na sprzedaż. Jesteśmy umówieni już tutaj z kupcem. Chyba na złomowisko. Nie na złomowisko, żeśmy znaleźli kupca na nasz ciągniczek. Szkoda, że go sprzedajemy, no ale taka była bardzo umowa, dobrze, że sprzedajemy go sobie właśnie w setnym odcinku. Kupiec zaraz powinien przyjechać, bo my się żeśmy umówili, także zaczęliśmy tutaj nagrywać, już kamerę włączyłem, żeby właśnie tutaj nagrać to sprzedaż. I ogólnie w dzisiejszym odcinku kupę roboty mam do zrobienia, bo będę musiał tam wycinać drzewa i tak dalej, ale to wszystko... Kupę masz do zrobienia? Mówię, kupię rzeczy do zrobienia. A kupę do zrobienia, kupę robiłem rano, jeszcze było wstać, już 14 godzina. No, także Władek wymyty, proszę ładnie. No, a który on w ogóle przyjedzie? No powinien zaraz przyjechać, bo żeśmy dzwonili przed odcinkiem do niego, zaraz powinien przyjechać. Ogólnie no Władek tutaj wymyty. Dzień jak gdzie farba już zeszła, ale no od remontu troszeczkę już czasu niestety minęło, ale no kurde, tak szczerze mi się łezka kręci w oczu, bo... No kurde, szkoda, że tym ciągniku... Tyle powiem. Dawid, nie rób tak, mój ciągniczek to jest. Ja twojego ciągnika żeśmy sprzedawali. O! Jedzie złomiarz. Jedzie? Złomiarz, ci dam złomiarza. O, proszę bardzo, jak zasuwa. O! No, kończ. Kończ serwis złomowiska przyjechał. Dobry! Cześć. To ty żeś... Dzisiaj będzie bardzo dobry dzień. Proszę, Dawid, już cicho chodź. To jest po tego Władka, nie? To czekaj, to no, chyba. W sumie by się przydało wycofać, nie? Albo... Cofaj to. Byś wcofać w sumie mógł, bo... Jakbyś na tych z tyłu tam przyblokowali, albo to... Czekaj, weź Dawid, no, przyblokuj, to... bo ja będę wjeżdżał. No, ale niech cofa całym, niech się schowa, bo te papiery trzeba podpisać. Jo, idź Mati, blokuj z tych, co będą tam z drugiej strony. Dobra, czekaj. No. To w sumie, wiesz co? Czekaj, gdzie on tam... słyszysz, jak coś, to możesz wjechać tutaj, no, jak jest naprzeciwko wjazdek, to możesz sobie tam wjeć i wtedy będzie ci lepiej wycofać. No chyba, że tak dasz radę, nie wiem. Dobra. Czekaj, ja przytrzymam tych baranów, a tu nikt nie jedzie. Ogólnie wesele było przed odcinkiem. O Boże, kolejne wesele jedzie, chyba wracają z wesela już. Panna młoda powiedziała nie. Dobra. Dawaj, prosto jest, on i tak na złom idzie, to możesz walić. Ja ci dam złom, Dawid. Zale złom, dobry ciunik po remoncie. Kurde. Gdy cię nosi bardzo. Jeszcze, a już po 12, no. Bo mam ale dużo na tym. Na tak się pchają, kurwa. Tak od panny młodej spierdolaj. Pewnie się okazało, kto to jest, dobra. Dobra, czekaj, rozkładaj żeś to. No to ja czekaj, byś... To obejrzał sobie. Byś... No. No to chodź, że się obejrzysz sobie od razu. No co, wymyłem ciągnik, on po remoncie niedawno był, cena... Niedawno. Cena to taka jak była na Oliksie, czyli 12500, możemy zejść tam troszeczkę jakbyś chciał. Jak się... Tylko było... musisz argumenty znaleźć takie, żebyśmy zeszli. To ja mu pomogę znaleźć. Ale macie takie same koszulki, ale... Cię dobrali. To było malowane, nie? Ty, to było malowane czy co? No był remont, remont niedawno był robiony, także to zacieki było... tu jakieś wszędzie. Zabić, bo wiesz, żebyś to kurwa wszystko pomył. Ale co do ciebie było, to twój złom. Twój za wszystko jedno. Oj, no dobra, panie. Mogę zejść 5 stówek, 12 tysięcy i bierzesz to. 5 stówek to na drogę, to tam. A skąd żeś pan przyjechał? Ja ze Świętokrzyskiego żeby przyjechał, kurde, daleka, to, że to ile to kilometrów? 300? To całą Polskę trzeba przejechać. Mój Boże. 500. 500? O mój Boże, to... A ja to nie lepiej było przyjechać jakąś ciężarówką, żeby to ten, bo nie widzę, żebyś ty 500 na godzinę ten, jechał. Ile ty żeś tym jechał najszybciej? Adum? Po 20. To Władek już chyba nie będzie taki piękny. Z tą przyczepką tak jechałeś? No z przyczepką pustą to, ale z pełną to 90. Nie, no rozumiem. To dobra, do rzeczy Adam. Bierzesz to? Można sobie odpalić? Tak. A, no to wsiadaj, odpalaj tutaj. Bo mi się trochę śpieszy, nie? Kopci. O. No kopci. Ale kopci, kurwa. Co ci kopci? Coś kopci! Oj, tam troszeczkę tylko, bo to przepalić trzeba. Dzisiaj nieodpalany był. Żeby nie był odpalany, żeby dzisiaj jeszcze odpalił. No. Jeszcze przejadę. To się przejedź, proszę bardzo. Jak tu te biegi chodzą w tym? No to masz. Tak,
Tam masz rozpiskę na dole. Łeb! Odejdź, bo cię przejedzie. Bo cię przejedzie. Mój Boże. I pamiętaj, do tyłu jedziesz szybciej niż do przodu i hamulce nie ma. Nie, hamulce były zrobione. O, hamulce nie ma, dobra. Hamulce są. W sensie, no są takie, jak przyczepę podepniesz, to lepiej hamuje. Dawid, zamknij dupę, bo nie strzelamy tego. Na zamówisko ma idzie, a nie na sprzedaż. Jakie zamówisko? Pięknie wymyty ciągniczek. No, pa jak do tyłu szybko cofa. No, o, hamulce nie działają. A jak nie działają? A się może poluzowało troszkę. Odejdź to. Dawid, zejdź z drogi, cię rozjedzie. Będzie w kółko cię kręcił. Dobra, bo wystarczy już tego. Wjeżdżamy czy nie wjeżdżamy? Poczekaj, kopci trochę. Oj Boże, to no. Pokopci, pokopci i przestanie. No, to jak? No, coś tutaj wątpliwa sprawa z tym cienkiem. No czekaj, no dobrze jest. A macka da się otworzyć chyba nie? Jo, można, czekaj. Da się, da się. Weź Dawid, otwórz to. Już. No tu kamerę trzymam. O, proszę bardzo. Wszystko pięknie okay. Się pa... Paski były wymienione, wszystko ładnie tutaj śmiga sobie. Jak widzisz, także nie ma się do czego przyczepić. Taki, ten pasek taki nie za bardzo tutaj widzę. Oj, no taki włożyli, no to co ja ci poradzę? I rozerwali ogólnie trochę. Wszystko się otwiera. No ja ci pokażę. Tam jeszcze okno okay. Można otworzyć, tylko uważaj, żeby szyba nie wyleciała tam na taśmę. Ale pasek tylko jakiś... O, pasek. No. Proszę bardzo, weź tak nie trzaskaj, kurde, bo szyba wyleci. Uj, Boże. Dobra, panowie. No, to, to jak? To tak proponuję, ile wymówi ta? 12. No to się z nim dogaduj, bo ja bym na złomowisko. No ile proponuję? 10 tysięcy. Nie, no to my musimy na tym złomie zarobić jeszcze. 11 500 i zdanie nie zmienię. Nie, 10. Jak 10? Kurwa, to co ty dostać z torbami pójśćmy to w remont, żeśmy 5 tysięcy złożyli. To po dziadku ciągnik jeszcze jest. To jak? Musi być 10. 11. Nie. 10 300 ostateczna oferta. 10 300 ostateczna oferta. 11. I tak zeszłeś półtora tysiąca. Nie. 10 300 ostateczna oferta. 10. A właśnie co ty, co ty z tym ciągnikiem będziesz robić? Będziesz pracował, nie? No, w polu. Dobra, 10 400 i biorę. 10 900. Nie. Daj mi, bo nie wytrzymię zaraz, no. No. A po 10 400. No weź albo... Matt, nie bądź pipą, no musimy wytargować pieniądze ładne. No weź, no zobacz, tutaj pięknie wymyliśmy. Dawid no, jeszcze ostatni... wszędzie są. Oj no Boże, to jest stary ciągnik, no co ja ci poradzę, no. Przecież ja nie mówię, będzie... dobra, 10 300 i biorę. 11 300. 11 może być. Dobra, to ja jadę. No ale panie, to po ale, remoncie ale było. Nie, ale panie, ty żeś pan przecież przywiózł 12,5, bo przecież musiałeś tyle wziąć. Żebym tyle przywiózł, ale na paliwo, żebym trochę stracił na coś innego, więc trzeba. No, no to i tak zesz 11, no. Zeszłem 1,5 tysiąca. 10 300. Dawid, weź coś pałem, bo nie wytrzymam na razie. Ale macie takie same koszulki, dobra, żeście się dobrali. Panie, panie, no. Ciągnik dobry, no pan będzie miał kasy trochę, no zarobi pan, no, no, dla, nie, no. No wiem, że dobry ciągnik, więc tu 11 należy dać. Nie, nie dam jednak, 10 300. Ja mówię, 10 300. Ale... jak wy macie tak zamiar się kłócić, to ja go zgaszę, bo paliwa nam braknie. Panu nie pasuje. Jeszcze pod korek, ja to... pod korek był chyba zatankowany, czy był? No tak. No, dobra. Prawie pod korek, także... no. Zaraz się zobaczę. Także 11,5. O. Nie. Mo 11, o. 11 mogę ten... Nie, 10 300. Kurde. To ile żeś na te paliwo niby wydał? We 500 km, a on 120 golił, no to wydał z 500. No, no to jeszcze ile? No, 12 tysięcy, to i tak zeszedłem 1000. Dobra, 10 400 i biorę, no. Nawet paletę mam w gratisie zostawię. Nie, my palet mamy dość, sami żeśmy odwieźli. Tam, żeśmy wywieźli palety i do tej pory nam nie oddali, także... także... No. Chyba nie, no, nie odniósł. 11 tysięcy. Ile... Nie no, panie, panie. Ale zobacz, zobacz, mieć. Nowe ale... paski, nowe paski, pa jaki właśnie, piękne. A ile to ma motogodzin? Motogodzin. O Boże, kochany. 10 tysięcy. Dobra, bierz to, bierz to w cholerę i jedź, bo już mnie wkurzać zaczyna. A czemu ty szyby nie ma? Jak nie ma? Jest tylko otwarta, ło. Weź Dawid, tu mu zaprezentuj tu. Ej, tu się trzyma otwiera. O, cyk. Proszę bardzo. A, o, kurde. Technologia ruska. No.
Dobra. No nie no, 10, Mati, 2500 chcesz aż zejść? 11. Ja to jest rozciewacz już u nas. A no, opiskiwacz. No zawzięty chłopiec, no. Co on zrobić? Dobra, chodź za krzaki z nim. Dobra, no ja więcej, poczekaj, Adam. A nie, ja więcej nie dam, bo ja pieniędzy więcej nie mam. Jak dobra, nie masz, a... 12500 wziąłeś pewnie. Żeś sam. Adam, ty jedź tam, no, już, ma, wypisz swoje rzeczy. Weź tam rozdłuż awetę, my musimy się dogadać z Dawidem. Chodź. Idziemy. No Dawid, no przecież nie zejdziemy, tak kurwa, no... No nie zejdziemy, no... To sprzedaj, ale trzeba sprzedać tego złoma, no. Żeśmy no tak, obiecali, widzę. Ale 11 to idealnie, bo to półtora, a nie do 2500 schodził. No właśnie, mówię, 11 to by było dobrze. No to co on sobie obzdurał? Było nie w umowie lekka negocjacja. Odjebał mu coś chyba. Ten już odpalił, lawetę rozłożył. Dobra, wjeżdżamy, to... Ale za 10? No nie. No nie, no mówię, dobra, 10800, no nie... No nie wiem. On chce 10400, nie no, za 10400 no, nie ma szans. No czemu tak mało? To tak nie może być przecież, jak? Dawid. Dobra, 11300. No to powiedziałem 11, to już 11 niech będzie. Dawid. Dobra, 11 musimy się utargować. Dobra, szybciej, bo kurde odcinek leci, ja muszę kupę roboty zrobić. Adam! Adam, 11! O, 11! No nie no, 10300 no! 10800! Nie. A ja mówię 10 w 10 800, 10 400 i dobra, między Bogiem a prawdą 10 800. Nie, 400. 10 700. Ale panie, ja muszę mieć jeszcze na paliwo na pół. Dobra, bo ja to nie 10 700 to już miał jeszcze 10 tak, 700. 1000 w kieszeni. No nie, bo już 1000 wydał. No to jeszcze półtora już miał w kieszeni. No właśnie. No nie, już pół na Oleiksie za 10, za 12 500 było wystawione, więc i tak no nas orżnąłeś. Ja była lekka 10, negocjacja. Dobra, 10 500 niech stracę i biorę to, no. Dawid, bierzemy to za 10500? Znaczy, oddajemy za 10500? No nie wiem, gdzie ty jesteś. Chyba sprzedaję to, a nie oddaję to. Dobra, zamknij się. Nie wiem. Dawid. No tak czy nie? Dobra, jesteś, to... Będziemy 2000 w stratni. Dobra, już... Dobra, wygrałeś, Adam. Nie mam już siły na ciebie. No to jeszcze na to piwko, stóweczkę i mogę brać. 10500! No to no 10600. Nie, 10400 wtedy. Nie, 10. Pomiędzy Bogiem a prawdą 10500. 10500. Jak się zaraz kurzę, to wezmę to i dobra, ja wjeżdżam, o mi odcinek dobra, leci. Ja sam se wjadę, bo ty spadniesz to, dodaj. Dobra, to se wjeżdżaj, masz. To nie lepiej tyłem by było? No tu. Niech on wjeżdża tym jak chce, niech to zabiera, bo mnie. Pokój źródł. O, dobra, bo się. A puściłbyś te niżej, te lawetę. Nie no. Da się niżej. A. Dobra, dobra będzie, weź już, trzeba asekurować. Proszę bardzo. Może biegu nie możesz bić? Czekaj, bo ja chcę zobaczyć. Boże, ja już mam z 10 minut odcinka minimum, jak nie więcej. Jak to się otwiera tu wszystko? Wjeżdżaj łodą, bo nie ma czasu. Bo w pole i muszę jechać. Ci Black? Mówiłem, że wejść tego z pomorskiego, a nie ze świętokrzyskiego. Ten dobra. Pomorski to by jest 70 lat, to by jeszcze tu na zawał zeszedł, jakby zobaczył, ile to motogodzin ma. Dobra, niech on tu wjeżdża. Dobrze, że on wjeżdża. Nie, dobrze. Dobrze jest, czekaj. Boże, jak siadło. O, dawaj. Widać, że ciężki chłop jeżdża. W drugą, kur... Werbo spadnie. Weź, Dawid, zleć. O, właśnie. Dobra, jest, załadowane. Chciałem może jakieś tu paletki by podstawić, żeby to lepiej dobra, było. Dobra, ja sobie zrobię, to już bym tam został. Dobra. Co ukradnie. Chciałem być grzecznym. Dobra. To se postaw dobra. Tu paletki, czy coś. Jak tu się drzwi zamykało? To musisz traktor odpalić. To bo ja to będę pamiętał całe życie, nie? Widać, że ruska technologia. Dobra, wiesz te palety. Dobra, to przelewik glikiem by się jeszcze przydał, co? Poczekaj. O Boże, fajne tych paletów nabrał. Ej, silny chłop z ciebie widzę. Jak te palety się odpina. Mój Boże, czekaj, ci pomogę. Umiem na pasy odpinać może. Czekaj. Napiął ty pas, pas się zaciął. Czekaj. Ej, mój Boże, się pas zapiął. Nie da rady, nie daje rady. Kurde, pas. Pasu. Jezu, pasa nie da rady. Weź się, nie. No. Nie klikajcie wszystko na raz. Czekaj na to. Dobra, więc. Ej, dawaj dobra, tego blika, bo ja muszę drzewa jechać wycinę, to już pojedzie. Nie ma. Ja muszę zrobić sobie. Ale no zostaw mi te palety, no. Ile ja tu mam jeszcze? Dwie nie starczy, trzeba... Ja mam z 15...
z 15 minut odcinka już chyba. Ale to ty nie rób 50 minut odcinka, bo tu trzeba nie tak długo. No wiem, bo jeszcze chciałem przez te całe wycinać, tylko ten kurde się targował. Tu też jakoś zapinkę, chłopaki, ta palety też jakoś jest pinte. Mój Boże, pokaż mi to. Co ty to? To co ty, skąd żeś te palety wytrzasnął, jakieś takie zapinki? Chyba ze sklepu je przywiózł. Może to nasze palety. Stój. Na poboczu sobie leżały jakieś. No kurde. No źle klikata, pokaż mi to. Weź ta się łosunta. Tam na wiosce na poboczu sobie leżały. Dobra, ile to miało być? 10300, dobra. 10500. 10500. O, udało się, zostaw. Dobra, o, dobra, ma. Ja ci przelewą. Czekajcie, to było 10 zna. Tyle. Dobra. No pajak, Jorzo, jeszcze stówka. No bo kurwa, zaraz zjadę tym płatkiem. Eko, już zaraz. Weź jeszcze stówkę proszę wysłać, co to ma być? Do ręki wam tą stówkę, czekaj, ta. O, masz, odpiąłem. O, proszę bardzo, ile palet, po co tyle palet na wysłać? Mota tą stówkę. Czekaj. Do rączki, proszę. Ale mamy pieniędzy. Proszę mi zostawić, ja sobie odejdź mi pan stąd, pan nie rumie. Dobra, ja jadę, Dawid, bo to trzeba wycinać. Dobra, jest. O! Boże! A ja tu jeszcze poczekam, bo jak będę widział, jak weź ty, Dawid, to... tutaj pilnuj go, żeby on tu zaraz jego się nie podwalił. A właśnie, panie! Nie potrzebujesz pan cyklopa? Nie. Nie? Panie, a sypy te i kostki? Dobra. Ja jadę. Już na pewno nic nie potrzebuję. Dobra, jadę, super. Dobra, ogólnie tak. Nie wiem, ile mam minut odcinka, bo stopera nie włączyłem, ale obstawiam, że z minimum 15. Więc ja jadę ogólnie sobie już na naszą łoneczkę, którą Dawid zaczął orać w poprzednim odcinku. Nie pan, bo Jezus! Jeszcze nie skończył. Nie dyskutuj. Bierz tylko złoma i jedź tu. Boże, ja myślałem, to 5 minut trwało, będzie trwało, a tu dawaj ile czasu. Gdzie masz zamiar tą załadę? Dobra, to już nie ładujemy. Jedziemy sobie z przyczepą i z piłą, bo będziemy musieli wyciąć sobie drzewa. Jeszcze dzisiaj kupujemy nowe pola, dobra, które zaraz zakupię. Jedna, dobra, jedna paleta powinna być, ile tu jest. Załadowałem ją do tego, do busa. No jedna, dwie powinny być, bo ja miałem 5. Przecież ci nie zajebaliśmy palety. Spokojnie, a stacji nie jesteśmy. Nie, jak mieć 5, no tu leży w ptakach, nie widzisz ślepy? A, to ja nie widziałem. Padła cię. Połóż mi tą paletę, jak to było złożył tam. Dobra, ja mi zajebię tą paletę. Nie ma. No, także hatfuj jeszcze raz, szybkę przetrę. O. Jak ci zaraz tobie napluję. Najpierw wysięgnij. Dobra, zamykaj ten merindę i ty w lewo, w prawo jedziesz? Ja w lewo. Dobra, a, miło cię z panami interesy robiło. Żegnam. No. A to którędy ty jedziesz? Ty tam jedziesz na tą obwodnicę, tam koło ten? A, ja tu w lewo i tam na dół w prawo. A, ja myślałem, że tu zaraz za tym polem w lewo, tam na tą obwodnicę koło nasz łąki pojedziesz, ale dobra. W lewo czy w prawo jest krótszy, bo ja nie wiem. No tu w lewo zaraz, tu czekaj, tu teraz w lewo, w prawo i w lewo, to tam na obwodnicę wyjedziesz. W lewo, w prawo i w lewo, no to no. Jak pozapinali. No, dobra. Dobra, na Adam, razie. To powodzenia. Niech się, szerokości. Niech się sprawdza dobrze w polu, żebyś nie rozleciał za zakrętem pierwszym. No. A co, macie rozlecieć? Nie, nic, możesz jechać, na razie. Dobra, trzymaj się. No, cześć. No, cześć. O, jeszcze Dawid, że nie myślałem, nie wytrzymał, nie? Jakie, bo jeszcze okno otworzy, będzie słyszał. Pierdolę. O. A jedzie on, czy nie jedzie? Już na pole się siuntko zajechałem, bo... Ogólnie tak, dzisiaj kupujemy sobie nowe pola i dzisiaj będę wycinał drzewa, które nam przeszkadzają. O matko, jedzie na ten Władek cały się ruszył. Boże, co się wywali, to pewnie ten Władek. Yeah. Yeah. Jak pojechał, patrz to co? Stopę pojechał. Yeah. Ja już tam nie patrzę, nie? Idę. O kurde. Dobra. Dobra, Dawid, chodź, idziemy robić w palu, bo nie ma nie czasu. Ogólnie tak. Dzisiaj Dawid sobie będzie dokończyć orkę tej naszej łoneczki, którą zaczął orać sobie w poprzednim odcinku. A ja będę wycinał sobie drzewa te tutaj, ponieważ tu będziemy mieli już normalne pole uprawowe, więc te drzewa by nam przeszkadzały. Fajny klimat miały, jak była tu łąka, ale teraz sobie je wycinamy, te trzy drzewka. I jeszcze co, to sobie musimy
zakupić dwa nowe pola, które miałem sobie dzisiaj zakupić. Kupujemy sobie pole numer 42 i 43, ponieważ te pola, znaczy tam są dwa drzewa, które też trzeba będzie wyciąć, ale no znaczy no dzisiaj pewnie te pole tam jeszcze sobie pociśniemy. Trzeba będzie tam te pola połączyć i zaorać, więc Dawid najprawdopodobniej jak skończy orać tutaj łąkę, to pojedzie sobie tam i będzie mógł sobie tam te pole też zacząć orać, bo tam nie wiem co tam powyrastało, no my tam będziemy sadzić sobie kartofle i to pewnie u Dawida na odcinku już będą te sadzonki, sadzenie znaczy. No więc co, nie przedłużając, ja sobie tutaj wyciągam piłę, czekaj też. Już czuję, że ten Władek nie będzie taki tak lekko. Siuntki bierzemy. Już czuję, że tu będą komplikacje jakieś. Boże, się boję, czekaj. O, na szczęście goście od Wistuli dostał zły numer i już nie dzwoni, ale ten dostał chyba dobry. Dawid, tu mówiłem, że dobrego numeru nie dawał. Dobra, teraz tak, muszę wyciąć te trzy drzewka, więc teraz tak, musimy tutaj sobie najpierw wyciąć te. Elegancko. Mój Boże. O! Boże, leci! Mój Boże! Osiągnięcie dostałem, nie uwierzysz i poszło jak gładko coś tam, nie wiem. Osiągnięcie jakieś dostałem w grze w ogóle. Dobra, wycinamy sobie te drzewa tutaj pięknie, ładnie. A ten kawałek był akurat krótszy. Dobra, to... Ogólnie ja to będę ciął na takie kawałki małe, no bo to na przyczepę będę ładował, więc to nie mogę jakichś długich niestety ciąć. Dobra, to sobie podniosę, no, bez problemu. Więc to sobie załadujemy. Myślałem... Ale zasuwasz tym drzewem. Myślałem ogólnie, żeby pożyczyć od chłopaków startaku przyczepę taką do drzewa, ale jednak tam stwierdziłem, że załadujemy snatą. Znaczy toś tak wydaje, ale to trochę tych kawałków będzie, zobaczysz. Te grube najwięcej zajmą miejsca. Ogółem. Także ja nie wiem, ja tu naszym nowym sprzętem oram. No, ogólnie zapraszam do Dawida na odcinku. Na odcinek do Dawida, gdzie kupiliśmy sobie ten ciągnik. Znaczy on już był, ale tam były pierwsze testy. Czekaj, to bo tu widzę, nie wchodzi za bardzo. Wkurza mnie to trochę, że te końcówki. Ja właśnie nie robiłem żadnego kupywania, bo wiedziałem, jak to będzie się odbywało. Nie wiem, to Laweta przyjechała pod odcinkiem, nie było czasu kamery wyciągnąć. No. Czekaj, to dalej za długie. Kurde. Czekaj to. O mój Boże, z przyczepy spadłem, czy połamałem. Bardzo dobrze. Co tam słyszałem? Co tam mówiłeś? Nic. No. Dobra, mamy pierwsze drzewko załadowane. Teraz tak, to kurde, z to brzozo będzie trochę mniej więcej zabawy, ale dobra. No ogólnie tak, tutaj będą też te pniaki, więc te pniaki też trzeba będzie na pewno wykarczować, ale to już trzeba będzie ogarnąć potem. To Dawid najwyżej pojedzie do chłopaków startaku i pożyczy ten sprzęt do karczowania, bo to już kiedyś żeśmy pożyczali, ale te dźwięki są zajebiste, nie? Takie spadanie drzewa. Wiem, masy zajebiście brzmi. No. Tak, tu muszę poobcinać wszystko i no. Znaczy ogólnie mam do ścięcia 5 drzew, bo mam do ścięcia no tutaj te 3 miałem. Ej, włącz na chwilę 300 chłopa. 300 chłopa? Dobra, no, proszę. No, Pudziana. O, dziękować. 300 chłopa, Pudziana. Zdecyduj jak to nazywamy w końcu. Pudziana. Jakieś hachmyńca będziemy od innych brali. O. Dobra. Czekaj. Dobra, tu mamy gałązkę, to trzeba obciąć. Dobra, teraz tak, muszę to jakoś po... Kurde, tu te cienie głupie. Muszę sobie teraz to drzewo jakoś pociąć. Więc to sobie potniemy elegancko. Dobra, to w ogóle podniosę? Podniosę. Ale mam laga. Ale no Jezu. Lagi jak wycinasz. No, zawsze tak było niestety. No ale nic innego do roboty Dawidowi nie miałem. Znaczy jeszcze dzisiaj mam w planach sobie potem jeszcze pozgrabiać trochę trawy. I prawdopodobnie u Dawida będziemy to prasowali i sobie owijali. Trzeba wiarkę kupić. Ej, czemu nagle mamy 33 tysiące? Co się odjebało właśnie? A mieliśmy 70 parę. No. Co jest? Ty kupiłeś? Kupiłeś właśnie, że nie! Aha. To nie wiem. Nie. Czekaj, ja idę w koszty zobaczyć. Proszę zobaczyć tam koszty. I kwiecień. Zakup terenu, dobra. A no tak, też ja teren kupiłem, jak jestem ten. Ale laga dostałem. Bo, ale żeś mnie teraz zrobił, bo przecież ja pola kupiłem. A ja tak patrzę, było 70 tysięcy, nagle 30. Wchodzę w ceny i piszę zakup terenu 40. Ale mówiłem przecież, że pola kupuję, to już nie słuchał jak zwykle. Kupiłem te dwa pola, więc tutaj jak skończysz oraz to... Ale też dostałeś laga, też zapomniałeś. No tak, zapomniałem, bo przecież za pola zawsze pieniądze. Ale mam laga. Ale ciulowo ten... Wszystkie gałęzie znikają, nie? Ale gówno. No pa, wszystkie gałęzie znikają. Mówiłem, że to się opłacać nie będzie na brzozach. O. No co ja mam ci zrobić? Też trzeba wyciąć, tak? Ja ci. Co się stało? Jest. Mój Boże.
Czekajcie, ja to wezmę. O! Dobrze miałem ci to orać. No weź teraz od drugiej strony już. Bo to muszę. Znaczy to zaraz skończy odcinek, to będziesz mógł się dalej orać normalnie. Czekaj, to ja tu muszę jeszcze przeciąć w pół, bo ja tego nie. O, pamiętam. Jedzie! Chyba nie ten droga była. Co, gdzie którędy, gdzie jedzie? O! Chyba drogę pomylił, nie? Jak ja. Czekaj, ja tu muszę zadać. Widzisz, że mu powiedziałeś. A ja tak sobie myślę, kurde, co. A ja mu powiedziałem, że tutaj koło naszej łąki, to on se pojechał w pidziet. No niech nie tędy. Chyba chciał przetestować, czy spadnie, czy nie. Czekaj. Chyba spadło. O. Dobra. A kurde. A! O Boże, troszeczkę przydługie, czekaj, ta przed tym na pół. O! Dobra. Proszę bardzo. Ci powiem, to w miarę zmieszczę jakoś. Dobra, tutaj jeszcze mamy kawałek. Kurde. Paszałek by się przydało kupić. No, paszałek trzeba będzie kupić też. No, przy tym duże rzeczy do kupna jest. Ogółem. O, jak się prezentuje ten ciągnik, ale ładny jest. Proszę tylko ładnie pojechać równo, a nie kurde. No już, proszę cię. O. Ja przyznam, jak się zatrzymał. Czekaj, jeszcze nie, to trzeba powalić. Nauczyłem już cię. No. Czekaj, to teraz to trzeba wyciąć, bo to z tym to będzie najwięcej roboty, to jest najgrubsze i najwyższe. A to walnij tak, żeby przed siebie poleciała, nie na te, które. Właśnie. Albo na zaorana. Nie, ja chcę tak. No tak, na zaorana. A, czekaj, bo tu jest chuj narysowany. Idę włączyć. Właśnie, idę zobaczyć, bo idę widzą pokazać, bo. O, proszę bardzo. Ja poleciałaś! FPS mi spadł, czekaj, to mi pokażę mój piękny rysunek, który zrobiłem u Dawida na odcinku. O, już przeorał! Piękny rysuneczek już przeorał Dawid, no nie. Ej, on chyba. Ej, już na płatka zgubił. O, może nie udam, że tego nie widziałem, nie? Okej, a tu muszę to dalej ciąć. Ja tylko patrzę, jest nagle pusta lewa. Udam, że tego nie widziałem. Może już sprzedał komuś innemu za 12500. Może sprzedał. Bo my się w chuja daliśmy zrobić i żeśmy upuścili cenę. Tylko mi się już nie chciało z nim targować, bo to wiecie już czas na odcinku, nie wiem, z 15 minut. Ej, ale jak to się pusto teraz zrobiło. No. No bo to wystarczy, o, 3 drzewa wyciąć, zobacz. No ale byśmy się bawili, jeszcze kombajnem, to potem obłogiem wszystkim to omijasz, to tam wiecie. Na łące to spoko, ale na takim polu to tam. O kurde. Co byśmy się mieli bawić? Skuń, leciąć! Skuń, leciąć! Proszę bardzo. Już żem pociął. Aj, prędkość światła. Może chcesz pomóc ładować? No nie, chujatnę teraz. To taki ci powiem chujowy rysunek narysowałem na twoim odcinku dosłownie. No. O. Ja w ogóle nie wiem, czy mi to wejdzie wszystko. Ja chyba jak załaduję te drzewo, to będę się do tartaku. O, serio? No. Bo chyba wszystkich, bo jeszcze dwa drzewa mamy na tamtych nowych polach, to mi to nie wejdzie raczej. To czemu żeś dwóch przyczep nie przywlekł? Co miałem? Ja nie myślałem, że tak ten, że miejsce zajmie. A czy no czekaj, no może to wiesz. Tylko nie chcę też ładować nie wiadomo ile, bo tu nie da się spiąć pasami, a potem będzie mi wypadało, nie? Także wiesz. Ale pociąłem w miarę na takie kawałki, że tutaj na spokojnie można ładować. Okej, okay, o tak sobie może. Kurde. No bo tak sobie myślałem, czy wypożyczyć od chłopaków ten taką przyczepę, co żeśmy raz pożyczali od nich do przewozów, nie? To chyba u ciebie na odcinku było. To tak sobie myślałem nad tym, ale jednak stwierdziłem, że sobie załadujemy to na naszą przyczepę. Bo tutaj tniemy tylko na takie kawałki, aby to wywieźć, nie, że na jakieś dłuższe. Przez dłuższych byśmy więcej zarobili. O, proszę bardzo, już wszystko załadowałem chyba. No, bez kitu, szybko poszło. Dobra, i zostały tak naprawdę tutaj pniaki do wycięcia. Trzeba będzie pojechać po maszynę tą do karczowania. Ale to, ej, w sumie to patrz, masz już fajny kontencik. Możesz sobie pojechać po maszynę i wykarczować 3 pniaki, czy tam 5. A kiedy? Na swoim odcinku, byś chciał. No ale to, chociaż ja muszę zostawić. No ty dużo roboty będziesz miał jeszcze, bo i te sianokosy będziesz mógł dokończyć i w ogóle. Także już to, no. Co tam będziesz chciał zrobić, to zrobić. I siewy jakieś już, jeszcze. No i sadzenie trzeba zrobić. No ja nie wiem, czy będę robił z kwietnia odcinek. Ja właśnie chyba zrobię to sadzenie na tych nowych polach, że coś było. No, tylko to trzeba je zaorać tam i przygotować. Dobra. Teraz tak. Ja tu odpalę. W sumie! Ej, weź chodź tu przyjść, powiedz, czy mam jechać jeszcze po te dwa drzewa, czekaj. Czy już mam jechać sprzedać to, bo nie wiem.
Mi się wydaje, że jeszcze mi wejdzie tu trochę. No trochę ci wejdzie, no. Jeszcze jedno na pewno ci wejdzie, jedź to tam ładuj. Dobra, to ja jadę na to drugie pole. No bo na tamtym drugim, no to mamy tylko cztery drzewa, znaczy cztery, dwa drzewa do wycięcia, także no. I to chyba nie są wysokie drzewa, czy jedno chyba jest tylko wysokie. A drugie już mamy jakieś niższe, tak mi się wydaje przynajmniej. To jest z tego co pamiętam przynajmniej. Dobra, minutka. To Dawid, w razie co, jak tam skończysz orać, to będziesz musiał tam zostawić kawałek, gdzie są te pniaki i najwyżej to trzeba będzie wykarczować, nie? Ja dzisiaj po tą maszynę już jechać nie będę, bo nawet im nie mówiłem, żebyśmy przyjechali, więc... Pewnie no. Nie ma u nich tej maszyny nawet. Boże, co to na tych polach jest? Są buraki i bawełna. Mój Boże, tu burak cukrowy, a tu co mamy? Ej, w ogóle! Bawełna. No. Co tam? Jak powiem, on chyba ojebał już temu komuś innemu tego Władka. Proszę bardzo, czekaj. A wiesz dlaczego? Czego? No bo on stoi u naszego sąsiada. Co? No. Mój Boże. No nie, bo teraz sobie poszedłem na gospę ten. Podjechałem na gospę sobie po kawę i wyjeżdżam i patrzę na wprost stoi Władek. Tak jest, to patrzę... jakiś inny, no co to jest? Nie, patrzę w lewo, w prawo. No dobra, nie idzie, idę szybko zobaczyć, idę zobaczyć, wiesz, bo my tam mamy uszczelka pod Gojcą spierdolnięta. Boże, Adam właśnie tam jechał! Mój Jezu. On chyba tam... On chyba zabłądził całkowicie, nie wie jak wrócić. No dobrze. Co to było? Adam! Co, zajechał do ciebie? Adam, tutaj nie ma autostrady ani obwodnicy, to jest łąka nasza. Co, przyjechał do nas? No kurwa, do stawu wjeżdża. Mój Boże. I nawet ci nie przywitał, ominął mnie i pojechał. Udaje, że to nie on. No jak teraz Władka sprzedał kogoś innemu, to wiesz. A tak mi jakoś podejrzanie tak się wydawał. O, fajny kawałek rzucił. Jak tu podjedzie, to ja go za chwilę zablokuję. Znaczy jest... Ja... No bo co to w ogóle ma znaczyć? My żeśmy z litości dali mu Władka za 10500, a co to będzie nam... Jak on za 15 sprzedał, to zadałem tu mordę. No zaraz. Skopiemy go do stawu, wrzucimy. O. Mój Boże, nie widzę piły, nie? O! Dobra, obciąłem to. Boże, te brzozy tak się śmiesznie obcina. O. Dobra. Trochę bałagan zrobiłem, ale to nieważne. O, dobra. Kajta, tu jest cało. Nie, ogólnie nie orientuję się, ile mam minut odcinka. Co tam się dzieje? O. Czekaj. On... Zatrzymaj go tam, proszę mnie. Nie przychodź, proszę, nie przychodź, bo gospy się ładuje, a Masej leży gdzieś. Oj Boże. Czekaj, gdzie on jest? Maseja mi wydupcił. O. Czekaj, ja już idę z nim porozmawiać. Adam! Ej, co ty? Został w psusa! Co to dwa lata? No ja nie idę, ten pierdzie. Chodź tu. Nie będę się bawił jak Tom i Jerry. Chodź tu. Ej. Halo. Proszę bardzo, Tom. Halo. O. Dzień dobry. No, dzień dobry. No, nie wiem, czy taki dobry. Coś ty się tu przybłędał znowu. A ja tutaj jestem sąsiadem, ja tu przyszłem na chwilę. Macie może jajka? Jajka? Znaczy, no. Jaj, ale kim ty w ogóle jesteś, chłopie? Ja ci nie kojarzę. Ja tam mieszkam, tu. Tu mieszkasz? Ej, a w ogóle no, skąd tam... ty tego Władka masz? No kupiłem takiego chłopa nawet. A za ile żeś kupił? Za ile on ci co ty pierd... Ja idę tam już. Za 13, a co? Co? Cześć. Dobra. A co tam rozciągnik u mnie robi? Właśnie też się zastanawiam. Dobra, dajcie mi te 20 jajek, ja idę. Tak przyszedł cię rządzi. Ej no, Adam. Ty widzę... Ale po pirki to ty nie idź, bo pirek już też nie mamy. Dopiero idziemy sadzić. Idziemy, a ziemniaki to. Nie. W końcu on wylazł ten, bo wiecie, ogólnie to jest taki młody, on ma, nie wiem, 14 lat może ma. I on... Ale sponsem jest. Naprzeciwko tego, naprzeciwko naszej gospy mieszka z matką. To ona skup tam ma. Tata jajka, bo mama prosiła, żeby jajka dać. Ale przecież u twojej matki żeśmy sprzedawali już jajka nieraz. No, ale skończyły się, no.
Aha. Czekaj, czekaj, ja idę swoją matką pogadać, bo ty żeś tutaj rewoltę zrobił. Ty, Dawid, lepiej nic nie idź gadać, bo zaraz z ojcem zostaniesz. Tu ojciec jest jak coś na podwórku też. A z ojcem nie rozmawiam, bo ojciec... Matka! To nie twoja matka, jak coś nie. Dobra. Adam, mama w domu? Akurat teraz pojechała gdzieś. Ojciec. Dobra. Mama, Grzechu. O Boże, czekaj, to trzeba obciąć. O, cześć. Grzechu i Grzechu, spokojnie, bo się w koszulę. To je ciotka, tu je ojciec. A, dobra. O, cześć Grzechu. Pomyliłem cię z ciocią. O kurde. O, to co naładować? Boże, takich sąsiadów już mamy. Grzechu, powiedz mi tylko jedną rzecz tutaj. Dlaczego młody się panoszy i jeździ moim Masajem? Bo mu kazałeś. A. Mu kazałeś. Proszę tak nie robić. Ale dlaczego w ten, jak to jest nasz traktor? Czekaj, teraz cyknę tego. Dobra, Grzechu, krótko i na temat. Co w ogóle to robi nasz Władek? A, kupiliście go? No to czemu żeście nie kupili od nas? Mieliśmy lepszą promocję, bo za 12,5. No właśnie. A wy za 13? A gości wam ile, za ile powiedział, że kupił? Nie, za 16. Za 13. Za 16 niby kupił? Aha. Na zarzno. Za 15 kupił. Na 15? No dobra, ale a gdzie ten gość w ogóle jest? Bo my byśmy musieli z nim porozmawiać. Gdzieś on pojechał czy coś? Ten pojechał gdzieś tam w lewo i nie ma tam. Może tu wjazdek trzeba gdzie zrobić do tych pól ogólnie. Jeśli, nie, najpierw to pojechał w prawo, tam na dół i w lewo, a później wrócił i tu pojechał i tu pojechał tam do. A. No ale ty, to jakiś, to był jakiś ten. No. A to skąd wy mieliście ogłoszenie, jak on od nas nie pół godziny temu kupił go? Nie, bo tu jeździł i my się go zapytali, czy to na sprzedaż. A to nie widzieliście, jak u nas ładowali go? Nie, bo w domu mnie nie było akurat. Ojciec też gdzieś w sklepie chyba był. Aha, a ty młody gdzie byłeś? A mnie w domu nie było. No ale gdzie byłeś? Tym busikiem jeździłem po wsi. Aha, no, nawet busika... Jajka rozwoziłem. Nawet busika podwaliłeś na swoją kospę. Czemu? Przypomina coś, ale dobra. To przypomina. Taka ja zaraz do młodego przyjdzie. On się jak tam... przyjdziesz i zobaczysz busika, to ci przypomni. Przebrał on się tam w ogóle? A ten, młody, weź na się przebierz, bo jebiesz. Nie czuję, że przebrany jestem. No to się przebierz jeszcze raz. Koszulę mam tutaj, ładne spodnie. Zaraz ta, tam przyjdzie się z młody. Żeby tylko na 5 sekund przybiegł, to chyba Adam jeszcze był. Ja chcę się nowym nabytkiem przejść, jedziesz ze mną. No to czekaj, otwórz drzwi. Albo dawaj, ja tu z tyłu na te bolce stanę. Nie mogę, nie. Tak, jedź tak 10 na godzinę, bo to się nie utrzyma. Za szybę się trzymaj. 10? Dobra. Kurwa, czekaj, bo 10 za szybko. O. Dobra, weź do 7 jedź. Spierdoliłem. Czekaj, gdzie to się sprzedawało? Tutaj? Bo nie mam tych znaczników. Czekaj, ja mam pomysł. Młody! Włączyć te... O, tutaj. Już bym zapomniał. No tak naprawdę zostało mi tam jeszcze jedno drzewo do sprzedania i w sumie to by było na tyle tych wycinek. Dobra, to sobie sprzedam to. Uwaga! 1100! Młody! Znalazłem tego tam leży w rowie. Aha. Ścigasz się? Nie mam, to wygram. No, ty wygrasz, no to patrz. Ten się uciekł. Tam rozwalił tym busem. Chodź do niego, zobaczymy. Źle się leży. No i co, kto wygrał? Dogoń mnie. He? Dogonisz mnie. Dawid, co ty się tam bawisz z młodym? To co? Co się tam bawisz z młodym? Jak sytuacja? Lecę! Ja już jak coś, to wracam, nie? Młodego par jakaś siła wzięła i rzuca wszystko, co się da. No zaraz, zabiorę. Czekaj, to? Muszę zabrać jedną rzecz. O, nie ma. No, dobra, ogólnie tak, ja sobie wracam. Zostało mi jeszcze jedno drzewo do wycięcia, ale wytnę najwyżej sobie je na odcinku Dawida. Bo to raczej dalej tutaj będziemy sobie wszystko robić. I teraz polecimy sobie na gospę jeszcze i sobie polecimy pozgrabiać trochę tej trawy i będziemy sobie kończyć odcinek, bo to już nie wiem ile mam minut, 40 minimum już. Więc tam jeszcze trochę pozgrabiamy i w sumie będziemy kończyć se.
i u Dawida dalej to tutaj wiosnę sobie będziemy kontynuować. Dobra, to jest skręcamy, proszę bardzo, dla jego. Boże, te znaczniki tu są. To włączę wszystko. Gdzie ten młody jest? Proszę mi go pokazać. Właśnie, że uciekł. No kurde. Bo ja wiem, ja pamiętam jak 10 lat temu, jak kurde na tym, na rowerku, takim wiesz, to sokółka jeszcze po bokach, nie? No. To, co tutaj robisz tym osobem? To no, próbuję tutaj wyjechać. To on pamiętam i wyjeżdżał, nie? Dobra. Ja jadę jeszcze pozgrabiać trochę i będę kuńczył. A na którą łąkę? Co? Na którą łąkę? Na 11. Dobra. Ja jadę. No sobie. Trochę sobie pozgrałem, no u Dawida będziemy robić te prasowanie, na pewno tą owijarkę jeszcze będziemy musieli sobie ogarnąć. Więc to też trzeba będzie ogarnąć tą owijarkę. I no i u Dawida będzie te prasowanie i prawdopodobnie jeszcze może owijanie. I tak szczerze ci powiem, to nie wiem czy jeszcze u mnie nie będzie odcinka z kwietnia, bo no zobaczmy, zobaczcie ile my mamy tutaj roboty. Ogólnie chyba będzie, bo ja chcę zrobić grę. No u ciebie musi być, a u mnie też, znaczy no nie wiem, zobaczymy jak ty to ogarniesz, nie? Bo jak będzie, jak zostanie jeszcze mega dużo roboty, to jeszcze zostanę na tutaj, na tym kwietniu, a jeżeli nie, to już byśmy mieli ten czerwiec. Ale tak szczerze, no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo jest tutaj po prostu ogrom roboty. Przez to, że idę mamy te siano kiszonkę i tak dalej, to jest po prostu mnóstwo roboty. Czekaj, ile z grabiarką jeździ? 12? Jakoś tyle się jeździło chyba. Dobra. Będzie dobrze, tak. No, z Ursusa to nawet wygląda to z grabiarką, chociaż z Władkiem też spoko było. Młody jeździ Władkiem. Mój Boże. Ile on ma już lat? Nie wiem, jak chcesz to możesz szybko przyjeść na łąkę. Ja pamiętam jeszcze jak do dziadka żeśmy przyjeżdżali, to do jego matka dopiero w ciąży zachodziła. Jak chcesz to możesz przyjść na łąkę, zobaczysz go. Nie potrzebuję. A ty zgrabią. Dobra, Dawid, ty się bierz do roboty, bo ty się opierdziesz. Ja oram cały czas, a on jeździ wokół mnie. Mój Boże. Młody, jak coś uważaj, bo to są pieńki wystające. Ty, weź zapytaj się młodego, czy jakby chciał, to jak będziemy kartofle na jesień kopać, to by, czy chciałby wpaść. Młody! No! Ej, jak będziemy kopać kartofle, chcesz to dorobić troszeczkę? O, przebrałeś no, się! Ile płacicie? Przecież ciągle tak chodzę, co ty? A ile przebrałeś płacicie? Przebrałeś się, widzę. Ile płacimy? No co się płacimy? No wiadro kartofli ci damy. No matka będzie zadowolona, bo od godziny zrobi. Ile płacicie? No to spytaj jego, bo on... O, cześć młody, co tam? Ty też na Adam, Adam masz na imię, też, tak? No a ty nie widzisz, jak ja mam na imię. No kurde, jak ja ci... Ostatnio jak cię widziałem, to jeszcze do przedszkola chodziłeś, także 16 lat mieszkam koło ciebie, nie wiesz jak mam na imię. Przepraszam bardzo, my to gospodarstwo tutaj mamy od tego. Ile my lat już mamy to po dziadku? Cześć, ile to będzie? 10 lat? Dawid. No to ja już dawno. Na rowerku żem jeździł. No pamiętam, gdzieś właśnie na rowerku cię matka z górki spuszczała. No. Boże, jaki duży chłopak wyrósł, wąsik widzę, już jest. No, elegancko. Dawid tutaj uważa, że te pniaki kurde nie jechały. A ty Władek, to ty co ty żarąci? Za ile on ci strzela? Za 15? 14. To w końcu za ile? Po 14 przecież mówię, ojciec. Ej Mati, ty ojciec ślepy. Ojciec na bani jest on nie. Wiem. Co? Dawid? Oba. Cześć, witam tą wodę. Że nie znalazł tej trawy. Dobra, idę to zgrabiać dalej, bo tu ale nie ma czasu. Dobra, to na razie mody. Ja idę. Na razie. Nowy ciągnik! Co tam się dzieje? Byłaś stąd! Dobra, ja idę stąd. Mój ciągnik! Moje pole! Ej, sprzedaliśmy Władka właśnie w tym odcinku i tak naprawdę ten hachmynciarz, to sprzedaliśmy mu, to on sprzedał od razu go komu innemu. Za większą cenę, no. Widzisz jak nas uwalił na kasę? Ja mu wiedziałem. Wiedziałem, coś tutaj mi śmierdzi, że on zawzięty za bardzo. Jakoś tak załadował, tak w ogóle, jakoś tak jeździ tak, w kółko. Tak, chcesz się siłować? Ja nie mogę. Zostaw mi Władkę, W końcu mogę się zemścić na tym złomie. Ja nie mogę. No to zobacz, Władek nasz daleko nie poszedł, za płotem. A. O mój Boże. U mnie się 4 kółka kręcą, a nie u ciebie jedno. O Boże. Dobra, ja tu zgrabiam tą trawę, trochę pozgrabiam, będę kuncił odcinek, bo to już nie wiem nawet ile mam minut.
Ale dzisiaj to by obstałem, że 50 minut odcinka będzie. Także spoko. No ale setny odcinek to tam wiecie, można. Te pokosy takie trochę... dobra, jakoś to zgrabię. Trochę to pozgrabiam. Ty będziesz jeszcze robić u siebie zgrabianie, czy już se pozgrabiam wszystko poza odcinkiem? Chyba se pozgrabiam. No dobra. Bo ja tu sobie tylko trochę pograbię i będę kunciu. Ja sobie tak myślę, ja nie wiem co z tymi pieńmi tu. No mówię, czy trzeba... Znaczy ja bym na twoim miejscu... No patrz, fajna to by była akcja. Jedziesz do chłopaków, do tartaku, pożyczasz maszynę, wycinasz sypniaki, oddajesz, wiesz. No wiem, tylko nie wiem, ale to wtedy bym musiał tutaj nie orać. Zaorać to. Dookoła. Znaczy no, no tam gdzie sopniaki to musisz zostawić, najwyżej na swoim odcinku byś mógł na przykład to dokończyć orać czy coś. No wiesz, zawsze coś innego już, nie? Przecież takie wycinanie pni, no to nie zdarza ci się, kurde, w każdym odcinku, tylko zauważ, że co, dopiero drugi raz tak naprawdę w serii będziemy to maszynę musieli wypożyczyć. Także to moim zdaniem to by było spoko. Nie no, no to chyba sobie pojadę, zapnę do przodu, pług do tyłu. Ja na twoim miejscu bym sobie tak zrobił. Mamy tyle prac. No jest ciul pracy. Ja nie wiem szczerze, czy jeszcze u mnie kwietnia nie będzie, bo no tak jak mówię, jest ciul pracy tutaj, więc... Bo u Dawida był 1 kwietnia, no u mnie też jest kwiecień, u Dawida znowu będzie kwiecień i u mnie szczerze nie wiem, czy znowu nie będzie kwietnia, no bo zobaczcie, ile tutaj mamy jakby pracy, nie? Jest od groma roboty. Więc ja szczerze mówiąc nie wiem, czy jeszcze u mnie nie będzie kwietnia. Chyba, że no wyrobimy się z robotą, nie? Jeszcze zostało nam do wycięcia, Dawid, jeszcze jedno drzewko, więc to wytę najwyżej u ciebie, albo poza odcinkiem już. I no. Chyba, że ty będziesz chciał sobie jeszcze wyciąć te jedno drzewko. Nie, już nie robię tego samego. No, najwyżej to się wytnie, albo ja wytnę po prostu. Bo już po prostu nie zmieściłoby mi się, a chciałem jeszcze trochę tutaj pozgrabiać na odcinku. Więc wiesz. Widzę 3 pokosy zrobię na tej łące, także spoko. Troszeczkę krzywo mi tutaj to poszło, bo tam było... ciulowo troszeczkę skoszone, znaczy no nie skoszone, tylko jakby te pokosy jakby były zbyt daleko od siebie i to tak trochę krzywo wyszło mi, ale zaraz to sobie wyrównam, jakby tu było dobrze prasować i u Dawida będzie prasowanie najprawdopodobniej. Trzeba będzie tu maszynę zamówić, no wijania, więc ta maszyna prawdopodobnie już się pojawi. A my ją kupimy prędzej. A jeżeli chodzi o paszowóz, to paszowóz najprawdopodobniej pojawi się u mnie, co tam? Więc my ją kupujemy. No tak. No. Musimy kupić, bo przecież będziemy dużo z niej korzystać. Nie wiem czy ten... Czy ci internet spankuje, czy ci jakieś echo zrobiło? Tak, echo mi zrobiło? O, to niedobrze. O, teraz jest dobra. Już jest dobrze. Pewnie przestar się zrobił. Bo słyszę, było ci, urywało ci to drugie słowo. Aha, niedobrze. Dobra, ja i tak będę kończył odcinek, tylko skończę to zgrabiać. Ci powiem, zgrabianie idzie szybko na szczęście. Tak się nie ma problemu. No zgrabianie to... No, także to jest pierwszy pokos, kolejny pokos będziemy mieli kiedy? W sierpniu, tak? Czy w lipcu? W sierpniu, no chyba nie, w lipcu. Nie, w sierpniu. W sierpniu chyba. W 3 miesiące, tak? No tak, żeby wyszły 3, no, to musi być kwiecień, lipiec i październik. Dobrze ja mówię? No, tak. No tak, bo ja tak na mkliku robiłem. Dobra. Tu mamy wyrównane, więc teraz lecimy sobie. Jeszcze tutaj trzeba dograbić to trochę. Sobie dograbię i będzie. A no, zgrabianie idzie na szczęście szybko, to tam nie ma problemu. Dobra. Jeszcze tutaj sobie dograbimy. Łe, to tutaj zostanie tak widzę jeden czas dosłownie. Oj, czekaj, to sobie trójkę zrobimy, bo to szybko. No i będę sekuncił odcinek, także mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba. Taki wyjątkowy odcinek, nie powiem, bo... W ogóle nie planowany. Znaczy no, jedyne co było planowane to, że tego Watka sprzedamy, ale tutaj, no że, tak. Że młody wyszedł w końcu z chałupy, to wiecie. My nigdy o tym młodym żeśmy nie mówili, bo ostatnio go widziałem, jak go widziałem to on jeszcze na takim rowerku malutkim jeździł, nie? Było z 10 lat temu chyba. To dopiero jak się przyprowadziliśmy tutaj, a to było jakoś, czekaj, ile to już lat? Ja nie pamiętam. No 10? 10 może tak. Może 10 lat było, jak on ma 16 teraz, no to... No on był taki, ja wiem, może do pierwszej klasy szedł, może nawet nie. Także to... No ale nigdy o nim nie mówiliśmy, bo on zawsze w chałupie siedział, bo matka go nie wypuszczała. Widać, że w końcu go zaczęła wypuszczać, bo to o 16 lat, to wiecie, tam na dziewczyny pewnie łazi i tak dalej. No także co, tym akcentem myślę, że sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, także jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, zapraszam na kolejny do Dawida. I co? Skromnijcie tutaj łapę w górę, tak jak mówię, za fajny odcinek.
i w kolejnym odcinku będziemy dalej tutaj kontynuować naszą wiosnę, więc trzymajcie się, na razie i cześć. Cześć.